Kończy się kolejny rok pod znakiem pandemii i jeśli chcemy gospodarczo wyjść jak najlepiej z tych ogólnoświatowych tarapatów, to musimy inwestować. Inwestycje są tą najlepszą drogą do tworzenia nowych miejsc pracy, do modernizacji państwa, do modernizacji infrastruktury. Stąd już pół roku temu zaproponowaliśmy właśnie Rządowy Fundusz Polski Ład. I ten fundusz jako część całego naszego programu o nazwie Polski Ład ma właśnie na celu umożliwić inwestycje. Wystarczy, żeby każdy mieszkaniec gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu zapytał swojego burmistrza, starostę, wójta, jak przebiegała pierwsza transza, czy otrzymał ono środki, czy udało się zrealizować jakieś, czy rozpocząć realizację jakichś planów. Otóż, szanowni państwo, blisko 100% samorządów otrzymało środki z tej pierwszej, z tego pierwszego naszego naboru. Nazywamy to programem inwestycji strategicznych. Program inwestycji strategicznych dlatego, że rzeczywiście nasze analizy, nasze spojrzenia na gospodarkę w roku 2022-2023 po wychodzeniu z pandemii pokazuje te miejsca, które potrzebują do inwestowania. I tak jak to było w pierwszym rzucie, w pierwszej transzy inwestycji strategicznych, będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wytworzyć, wygenerować, przyczynić się do utworzenia około 500 000 nowych miejsc pracy. To dla mnie niezwykle ważne, ponieważ nasze zobowiązanie do poprawy losu wszystkich Polaków, do wyrównywania szans właśnie wiąże się z przyczynianiem się do tworzenia miejsc pracy, bądź tworzeniem tych miejsc pracy bezpośrednio. I tutaj, szanowni państwo, mamy do czynienia z okresem, gdzie jesteśmy na historycznie niskim poziomie bezrobocia. To była podstawa naszej polityki gospodarczej w czasie pandemii. Obronić miejsca pracy. Utworzyć mechanizmy, które obronią miejsca pracy. Porównując do innych państw, także do Niemiec, do Włoch, do Rumunii. Ostatnio widziałem bardzo ciekawe statystyki, które przyszły z Unii Europejskiej. Jesteśmy wśród tych krajów, które nie tylko obroniły miejsca pracy najlepiej, ale także utworzyły nowe miejsca pracy. I ten program inwestycji strategicznych, który przedstawiamy tutaj państwu jako wykonanie naszych wcześniejszych obietnic, jako nasze wcześniejsze zobowiązanie, ma przyczynić się właśnie do tworzenia miejsc pracy także na tych terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse. O tym też za chwilę powie pan minister Paweł Szefernaker. I można powiedzieć w związku z tym, że jest to wielki strumień pieniędzy, który uruchomi falę modernizacji. Strumień, który ma być skierowany właśnie do jednostek samorządu terytorialnego na zasadach bardzo korzystnych. Na mniej więcej zasadach takich, jakie były poprzednio, co do poziomu finansowania, czyli do 95% bezzwrotnego finansowania dla samorządów ze strony państwa polskiego, a więc spodziewamy się znowu około 4000 wniosków ze wszystkich samorządów i na porównywalne kwoty mamy zarezerwowane finansowanie w kontekście również bardzo podobnego montażu finansowego, konstrukcji finansowej, jak to była podczas pierwszego naboru. W drugim naborze jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć także 3 wnioski. Pierwszy do 5 milionów, drugi do 30 milionów złotych i trzeci do 65 milionów złotych z tym dofinansowaniem takim, o jakim mówiłem wcześniej. Szanowni państwo, są takie gminy w Polsce, trudno to sobie wyobrazić, ale są takie gminy, które od 30 lat, czy blisko 30 lat nie doświadczyły inwestycji finansowanych z budżetu państwa polskiego, w szczególności nie w takim rozmiarze jak teraz. To jest rewolucyjny pomysł i przełom, który jestem przekonany zwiększy szanse rozwojowe, wyrówna te szanse rozwojowe w całej Polsce, a to jest nasza podstawowa obietnica. Jak się nawet potykamy, popełniamy błędy, chcemy wyciągać z nich wnioski i chcemy tworzyć mechanizmy rozwoju, które
dają Polakom szansę na sprawiedliwy rozwój wszędzie tam, gdzie się urodzili, gdzie pracują, gdzie chcą pracować. A więc w najbliższym czasie rusza ten nowy nabór, jest to zaproszenie do samorządów i nie mówimy tutaj o jakichś odległych terminach. Mówimy o przyszłym roku, mówimy o kolejnych kilku miesiącach, w których rozstrzygnie się ten drugi nabór, mówimy o konkretnym planie realizacji. A więc konkret stoi za tymi wszystkimi naszymi obietnicami i pierwsza transza już zrealizowana, niech będzie najmocniejszą podbudową wiarygodności naszego programu. To najlepiej pokazują te pierwsze liczby, a więc ponad 23 miliardy złotych rozdysponowane wśród samorządów. A szanowni państwo, najlepiej przyrównać tę pierwszą transzę do średniej puli wydatków wszystkich samorządów, na przykład w latach 2013-2015 to było poniżej 50 miliardów złotych. Średnia pula, średnioroczna, a więc w tych dwóch transzach ze strony państwa polskiego idzie impuls inwestycyjny, idzie pomoc o charakterze porównywalnym do rocznych wydatków inwestycyjnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w latach naszych poprzedników. I właśnie teraz warto zapytać swoich przedstawicieli w samorządzie, jak skorzystali z tego rządowego programu inwestycji strategicznych, bo to mnóstwo nowych remontów, szkół, przedszkoli, żłobków, nowe drogi, dobre polskie drogi, ale również ciepłownictwo, także inwestycje w energetykę, w różnego rodzaju projekty o charakterze wsparcia miejsc pracy, jak parki technologiczne, jak uzbrojenie terenu po to, żeby przyciągać nowych inwestorów. To nam przede wszystkim przyświeca i temu będzie służyła również druga transza. I również chciałbym powiedzieć, o czym za chwilę powie więcej pan minister, o nowym naborze dla gmin popegeerowskich, bo to też jest taka obietnica, którą złożyliśmy, dotrzymaliśmy i kontynuujemy nasz program dla tych gmin. Szanowni państwo, myślę, że opozycja, pewnie Donald Tusk w związku ze swoim modelem rozwoju, który nazwał polaryzacyjno-dyfuzyjnym, powiedziałby, że po co inwestować w takie tereny, w takie gminy, takie powiaty, skoro one się wyludniają? Ja odwracam to pytanie. Być może niektóre miejsca się wyludniają, bo właśnie nie ma tych inwestycji. Nie ma szans na nowe drogi, na nowych przedsiębiorców, na nową szkołę, na lepszą służbę zdrowia. I to jest właśnie nasza obietnica, żeby Polska równomiernie się rozwijała, możliwie równomiernie, właśnie po to chcemy również w sprawiedliwy sposób te strumienie, wielkie strumienie środków skierować do innych samorządów, do wszystkich samorządów. Od samego początku zmieniamy właśnie Polskę lokalną, pokazujemy, że można te szanse rozwojowe stworzyć w naszych powiatach, miastach, miastach burmistrzowskich, miastach mniejszej wielkości, ale także średniej wielkości. Doskonale o tym wiedzą prezydenci miast na prawach powiatu. Wielu z nich współpracuje z nami, współpracuje ze mną bardzo blisko. Tutaj w kancelarii odbyło się niedawno spotkanie z samorządowcami, z prezydentami. Bardzo za nie dziękuję. Wnioski z tego spotkania także są skonsumowane w ramach tej drugiej edycji naszego programu Polski Ład. Szanowni państwo, po 5 latach naszych rządów, porównując do poprzedniej pięciolatki, dochody samorządów wzrosły o 40%. Ta informacja dla tych z państwa, którzy dali się nabrać na manipulacje części włodarzy miast mówiących o tym, że otrzymują mniej środków ze względu na Polski Ład. Najlepiej porównać to na dwóch liczbach. Ich własne prognozy dotyczące roku 2022 z początku maja tego roku, które opiewały na około 140 miliardów złotych. I to również wydatki bieżące przede wszystkim uwzględniam. I docelowa pula, która łącznie z rządowym zastrzykiem 8 miliardów trafi do wszystkich tych jednostek samorządu terytorialnego, grubo przekraczająca 150 miliardów i to bez tej kolejnej transzy Polskiego Ładu. A więc myślę, że to duże liczby, ale podałem je w miarę w spójny sposób. Sądzę, że one przemówią
do wyobraźni wszystkim naszym obywatelom, którzy chcieliby doprecyzować tę kwestię. Szanowni Państwo, kiedy pojawił się gigantyczny problem z pandemią, uruchomiliśmy tarczę antykryzysową, tarczę finansową. Kiedy pojawił się teraz wielki problem z inflacją, wielki problem z rosnącymi cenami, nie chowamy głowy w piasek, uruchomiliśmy tarczę antyinflacyjną, do której będziemy dokładać kolejne komponenty. To dzięki niej już staniało paliwo na stacjach benzynowych o 20-30 groszy. Już Polacy chyba jeżdżą dzisiaj najtaniej w Europie. To jestem prawie tego pewien. Mamy jedne z najniższych cen w Europie, jeśli nie najniższe. I będziemy do tego pakietu dokładać kolejne elementy, w tym mój wniosek do Komisji Europejskiej o zerowy VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Chcemy to wdrożyć, będziemy to wdrażać najprawdopodobniej od lutego bądź od marca najbliższego roku. I wszystkie te nasze projekty pokazują na naszą wiarygodność realizacji tych programów, które zapowiadamy. Był kryzys pandemiczny, jest tarcza antykryzysowa. Kryzys inflacyjny, jest tarcza antyinflacyjna. Teraz w 2022 roku, oprócz problemów związanych z inflacją, bolączką będzie właśnie w kończącej się perspektywie unijnej rozkręcenie inwestycji. Stąd ta pierwsza, druga transza, kolejne będą też realizowane w różnych odsłonach, bardziej specjalistycznie ukierunkowane na pewne obszary naszego życia gospodarczego. A więc, drodzy mieszkańcy, warto spytać swoich samorządowców, kto jak korzysta z tych programów Polskiego Ładu. Szanowni Państwo, niezależnie czy ktoś mieszka na wsi, czy w mieście mniejszym, czy większym, niezależnie od tego, czy jeszcze pracuje, czy uczy się, czy jest już na emeryturze, niezależnie od tego, czy porusza się własnym środkiem komunikacji, czy pociągiem, czy do pracy dojeżdża tramwajem, autobusem, niezależnie od tego, kto jak głosował, jakie ma sympatie polityczne, Polski Ład to pierwszy tak spójny, tak szeroki program absolutnie dla wszystkich Polaków. Absolutnie dla wszystkich Polaków dzięki temu programowi szanse rozwojowe, zawodowe, pracownicze, edukacyjne, w ochronie zdrowia, w infrastrukturę szanse mają być wyrównywane, szanse mają rosnąć dla wszystkich Polaków. Dzięki temu uważam, że lepiej poradzimy sobie od wielu innych krajów z kryzysem, co będzie widoczne już w 2022 roku. I życzę Państwu także w tym miejscu, żeby to był gospodarczo dobry rok, żeby to był wreszcie ten rok, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że jest to pierwszy rok bez pandemii albo prawie bez pandemii. Mam nadzieję, że w pierwszej połowie roku pandemia rzeczywiście będzie sprawiała nam mniejsze problemy niż w poprzednich kwartałach. Ale niezależnie od tego globalnego wyzwania, jakim jest pandemia, program inwestycji strategicznych realizowany przy udziale środków rządowych będzie na pewno bardzo dobrym impulsem rozwojowym dla wszystkich polskich samorządów, a więc dla wszystkich polskich mieszkańców. Życzę tego wszystkim mieszkańcom polskich wsi, miast, miasteczek. Do tych życzeń dołączam także życzenia zdrowia i tego, abyśmy po prostu jak najlepiej pilnowali tego bezpieczeństwa zdrowotnego, zaszczepili się i żebyśmy w zdrowiu przeszli przez rok 2022. Dziękuję, panie premierze. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji do spraw Wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład, pana Pawła Szefernakera. Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, w czasie wypowiedzi pana premiera pojawiło się tutaj wiele różnych informacji dotyczących drugiego naboru, więc myślę, że warto je na początku usystematyzować. Szanowni państwo, najważniejsza informacja to to, że dla wszystkich samorządów w Polsce, dla wszystkich gmin, powiatów, województw rusza druga edycja programu inwestycji strategicznych. Po tej pierwszej wielu samorządowców, burmistrzów, wójtów dopytywało, kiedy ruszy kolejna obiecana jeszcze w tym roku transza i dotrzymujemy słowa.
ta druga transza właśnie rusza. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi szczegóły drugiej transzy. Ona będzie trwała do 15 lutego, nabór wniosków dla samorządów. To bardzo ważna informacja. Każdy z samorządów będzie mógł złożyć 3 wnioski. Tak jak to było do tej pory, także w pierwszym naborze. Te wnioski to będzie jeden wniosek na inwestycje do 5 milionów, drugi do 30 milionów i trzeci do 65 milionów. Co ważne, złożenie wniosku do 5 milionów jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek. No, chcemy wyeliminować ten problem, który pojawił się w pierwszym naborze, że część wniosków było przeszacowanych i z tego powodu 3% samorządów w Polsce no niestety nie otrzymały tych środków. Chcemy teraz, żeby właśnie każdy samorząd mógł złożyć i mniejszy wniosek, i większy wniosek, więc złożenie tego wniosku do 5 milionów jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek. Szanowni Państwo, mniej więcej suma pierwszego naboru to było niecałe 24 miliardy złotych. Tak jak mówił Pan Premier, ta kwota dla wszystkich samorządów będzie kwotą porównywalną do pierwszego naboru. I Szanowni Państwo, nabór rusza. To są inwestycje dofinansowywane od 80 do 95% przez rząd. To bardzo ważne, bo to jest historyczny program, ponieważ wcześniej nie było takich programów, gdzie aż tyle dofinansowania ze strony rządowej samorząd musi jedynie 5 do 20% zabezpieczyć środków własnych, żeby móc te inwestycje zrealizować. I Szanowni Państwo, wiem, że wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów czekało na te informacje. Tak jak Pan Premier zapowiadał, że jeszcze w tym roku ruszy nabór i rusza właśnie nabór. Dotrzymujemy słowa. Myślę, że w ten nowy rok wiele samorządów wejdzie z taką perspektywą realizacji kolejnych inwestycji, bo warto też o tym powiedzieć, że po pierwszym naborze wiele samorządów już przeprowadziło po otrzymanej promesie z BGK, już przeprowadziło postępowanie przetargowe albo jest w trakcie przetargu. Przypomnę, że od ogłoszenia wyników pod koniec października to jest 6 miesięcy każdy ma na przeprowadzenie przetargu. W wielu miejscach te przetargi już w tej chwili trwają, w związku z tym na wiosnę już te inwestycje ruszą z pierwszego naboru. Teraz drugi nabór, do 15 lutego nabór wniosków. Myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to będzie możliwość przedłużenia tego terminu, jeżeli samorządy uznają, że jest jakaś potrzeba, ale myślę, że wszyscy już po tym pierwszym naborze są dosyć dobrze przygotowani. Rozmawiamy z samorządami, także w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu współpracujemy. Ten program jest także konsekwencją tej dobrej współpracy, ponieważ, Szanowni Państwo, no, władza samorządowa i rządowa powinna się uzupełniać. Jeżeli samorządów przez lata nie było stać na środki takie, aby móc inwestycje przeprowadzać, to dziś jest właśnie to dobre uzupełnienie się rządu i samorządu. Współpraca, dzięki której te inwestycje strategiczne, oczekiwane przez lat będą realizowane. I Szanowni Państwo, tak jak zapowiadał również pan premier Mateusz Morawiecki, mówił o tym również pan premier Jarosław Kaczyński, dodatkowy nabór rusza dla gmin, tak zwanych terenów popegeerowskich. Szanowni Państwo, równo rok temu z panem premierem ogłaszaliśmy pierwszy nabór w ramach inwestycji na terenach popegeerowskich. Ten pierwszy nabór pokazał, jak wielkie są potrzeby, jak wiele inwestycji tak zwanej pierwszej potrzeby jest potrzebnych właśnie na terenach popegeerowskich. Bardzo często brakuje dróg, brakuje kanalizacji, brakuje takich inwestycji, gdzie indziej już są, a tam cały czas nie ma. I Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jako poseł ziemi popegeerowskiej, że ten program będzie realizowany. Pan premier na dożynkach ogólnopolskich w Bobolicach mówił o tym, że to będzie przynajmniej 1 mld złotych. Dziś już Państwo tu mieli wyświetloną kwotę 2,5 miliarda złotych na inwestycje na terenach popegeerowskich. To, Szanowni Państwo, też jest odpowiedź na ten pierwszy nabór, bo w pierwszym naborze dla terenów popegeerowskich wniosków było na 5 miliardów, więc niestety kwota ta przewyższała wielokrotnie możliwości pierwszego naboru, więc dziś historyczny dzień dla
terenów popegeerowskich. Historyczny dzień dla gmin, które przez lata nie miały środków własnych na to, żeby móc realizować najważniejsze inwestycje. Inwestycje, dzięki którym w tej chwili budowane już są drogi i dzięki temu programowi będzie to kontynuowane do miejsc, gdzie bardzo często nie mogły dojechać karetki, gdzie często nie mogły dojechać szkolne autobusy, gdzie dzieci wracając ze szkoły do domu musiały iść poboczem niebezpiecznie, nieutwardzonym. Jak śnieg spadł, to bardzo często samochodem nie można dojechać do osiedla takiego popegeerowskiego, które jest parę kilometrów od danej miejscowości. I szanowni państwo, cieszę się, że ten program jest kontynuowany, że ten program jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości realizowany, bo on się wpisuje w tą strategię rządu, która jest realizowana, rządu Prawa i Sprawiedliwości od samego początku. Programów, które wyrównują szanse, programów, które dają nadzieję bardzo często w tych miejscach, gdzie tej nadziei przez lata brakowało. I bardzo się cieszę i dziękuję panu premierowi, rządowi, że dzisiaj także podczas Rady Ministrów znowelizowano tą uchwałę Rady Ministrów dotyczącą Polskiego Ładu i dzięki temu można ten program dzisiaj ogłosić. Program dodatkowy nabór dla terenów popegeerowskich. W jednym z raportów, o którym w ostatnich dniach w mediach przeczytałem, w diagnozie społecznej pana profesora Czapińskiego została postawiona teza, że większość Polaków jest zadowolona z awansu ekonomicznego w ostatnich 6 latach. I szanowni państwo, tam gdzie ten awans ekonomiczny jest niezwykle potrzebny do wyrównania szans na tych terenach, gdzie brakowało tej perspektywy, tego awansu, bardzo się cieszę, że właśnie taki program powstaje i ten program będzie realizowany także na terenach popegeerowskich, gdzie przez lata był wyczekiwany. Pan poseł Czesław Hoc z Pomorza Środkowego wiele lat zabiegał o ten program. Cieszę się, że dzisiaj jestem dumny, że reprezentuję rząd, który realizuje właśnie ten program. I szanowni państwo, tutaj również w ramach tego naboru, nabór będzie trwał do 15 lutego. Gminy i powiaty będą mogły składać dwa wnioski, czyli gminy popegeerowskie po prostu oprócz tego naboru dla wszystkich będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski. Wnioski na do 2 milionów złotych i do 5 milionów złotych, to na inwestycje gminne, a powiaty będą mogły złożyć wnioski do 2 milionów i do 8 milionów złotych. Również dwa wnioski będą mogły składać powiaty. I co bardzo ważne, myślę, że dla tych gmin, dla tych włodarzy niezwykle ważne, dla mieszkańców, tutaj 98% dofinansowania z rządu. 98%, więc te wkłady własne dla gmin na terenach popegeerowskich w ramach tych dwóch wniosków będą minimalne, tak, żeby móc realizować właśnie te inwestycje, na które na co dzień środków na tych terenach brak. To jest program wyrównujący szanse, program dający nadzieję, pokazujący, jak ważne jest to dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby bez względu na to, czy ktoś się urodzi w Poznaniu, w Warszawie, w Szczecinie, czy Koszalinie, czy w małej miejscowości, w miejscowości popegeerowskiej, żeby miał takie same szanse, możliwości i my będziemy robić wszystko, aby te szanse wyrównywać. Na tych terenach ludzie przez wiele lat byli pozostawieni samych sobie. Ta rewolucja barbarzyńska lat 90., która z dnia na dzień tych ludzi pozostawiła samych sobie. Wiele te tereny wycierpiały. Dziś jest szansa na realizację tych najbardziej potrzebnych inwestycji i szanowni państwo, zapraszamy wszystkich wójtów, burmistrzów do współpracy, do realizacji wspólnych programów inwestycyjnych dzięki Polskiemu Ładowi.